Cześć, witam serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Poprzedni film był o tej puszce przetrwania, którą rozgrzebałem i tak została. Dosłownie nic tu się nie zmieniło. Proszę, wszystko jest tak samo, rozgrzebane. I dalej po prostu tak jest. Natomiast teraz właściwie ja będę przerabiał pudełko na puszkę przetrwania. Nowe takie będzie to pionowa puszka, nie pionowa, a pionowa. Także zapraszam na film. Dobra, pierwsze co będzie w puszce, no to będą zapałki, tak? Tego towaru troszeczkę mam. Prawda? Także tego mi nie brakuje. Oczywiście dwa rodzaje, tak? Zapałki sztormowe i zwykłe zapałki. Więc musimy teraz odpowiednio przygotować do nich puszkę. Także do dzieła. Naszym zadaniem będzie przyklejenie draski do zapałek, ale najpierw sprawdzę, czy zapałki da się rozpalić na takim kawałku draski. Zaraz zobaczymy. No, da się. Znaczy, że możemy przykleić. Potrzebne mi są nożyczki, mam. Upniemy sobie ten kawałek, ten już możemy wyrzucić, bo to ze starej puszki było. Więc wycinamy tutaj tą draskę. Na tyle, żeby można było przykleić na górze pudełka i żeby ona nie wadziła w niczym. Myślę, że tyle będzie wystarczająco. Wcinamy w tym miejscu. Powinno być w miarę dobrze. Przykleimy teraz to. Od razu się pochwalę. Nawiórkim pistoletem do kleju. To jest tak naprawdę trzeci raz, kiedy go używam. Także mam pistolet, jest nowiutki. Przyklejone. Się zamyka fajnie, nic tu nie przeszkadza. Tak samo zrobię tutaj w tej pokrywce, nie? Puszki. Myślę, że teraz powinno być zapalanie spałek, powinno przebiegać dużo wygodniej. Także, no, jest to lepsze. Lepszy wybór niż w przypadku tej draski, tak, która była luźna, się wyginała. Dobra, też możemy zabrać. Przechodzimy do pakowania zapałek. Dlaczego tyle? No, oczywiście wszystko nie będzie tutaj wsadzone. Wsadzimy tylko część tych zapałek. I zrobimy sobie ze 3 sztormówki, nie? Składamy oczywiście ręcznik papierowy. To jest nieodłączna część każdej puszki, którą ja robię. Przynajmniej nawet w zestawie samochodowym posiadam ręcznik papierowy, także no jest on przydatny. Może jednak jeden liść wsadzimy. Dobra, poskładane. Teraz zobaczymy, czy się zmieści. Powinno się zmieścić tutaj do woreczka. Mhm.
Ta puszka musi być przede wszystkim mniejsza. Będzie mniejsza od tej, nie? Także mniej rzeczy tutaj będziemy mogli umieścić. Ręcznik papierowy jest. Zapałek to tam nie musimy się oszczędzać z nimi, bo zabierają dosyć mało miejsca. W dodatku, no, to jest przydatne, tak? Dobra, to damy tyle. Włożymy tutaj obok. Wetkniemy. Ops. Dobra, tutaj może jeszcze coś dołożymy, natomiast teraz zajmę się robieniem zapałek szturmowych. Właśnie zapal teraz świeczkę. Zapałki szturmowe również, jak je zrobić. Znajdziecie film na moim kanale. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jak taką zapałkę wykonać, tutaj mamy dwie zapałki przed wyschnięciem i po wyschnięciu. To już tłumaczę. Zapala się świeczkę, topi się sterynę, parafinę bądź wosk, zależy z czego jest zrobiona świeczka. Bierze się watę, taką watę kosmetyczną. Owiązuje się nią zapałkę i zatapia się całą zapałkę w wosku, sterynie bądź parafinie. Po wyschnięciu ona wygląda tak. Taka zapałka pali się pół minuty, minutę, zależy ile dam tutaj tej waty. No tamto mi wyszła akurat gigantyczna. No, tutaj jest taka średnia, jeszcze mi się suszy, tak? Także tak takie właśnie zapałki wyglądają. Sztormowe. Trzecia zapałka, ta największa, jeszcze mi się suszy. Ale dorzucę już tutaj te zapałki. Te zapałki to chyba oddzielnie jednak wrzucę. Natomiast do tego można by dorzucić jeszcze coś takiego, co nie może zmoknąć. No to zobaczy się potem, co tutaj dorzucimy. Do pudełeczka. Wrzucamy. Mamy jeszcze tam sporo miejsca, dlatego umieścimy tutaj drut. 5 gwoździ. Bo w sumie wrzucimy trochę więcej. Nie wiem, z 10. Z 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To niech będzie, że 10 gwoździ tam wrzucimy. Tutaj do oddzielnego woreczka. Czemu wszystko pokoje woreczki? No, zabezpieczam to wszystko przed zmoknięciem, tak? Żeby właśnie w ekstremalnej sytuacji, jak wpadniemy gdzieś tam do wody, tak? Nie wiem, z jakiegoś jachtu, czy z czegokolwiek. To żeby móc po prostu mieć wszystko to suche, tak? Żeby nic tutaj nam nie zmokło, nic się nie zniszczyło. Gwoździe akurat są ocynkowane, ale ja do tego tak podchodzę dosyć z dystansem. Co tutaj jeszcze możemy dorzucić? Tardy nie. Jakiś bandaż by się przydał. I plaster, nie? Dorzucę jeszcze woreczki. Zwykłe foliowe woreczki. Tutaj, o. Jakiś taki lek na wszystko. Przeciwbólowy, przeciwzapalny, przeciwgorączkowy. Również generuję tutaj. Bandaż jakiś by się przydał też. Przynajmniej choć trochę. Rozwiniemy i włożymy. Dobra, jest tutaj bandaż. Tak, żeby przynajmniej owinąć coś, tak przytrzymać. Przynajmniej ten kawałek ręcznika.
papierowego, który włożyłem. Delikatnie jeszcze otworzymy, wypuścimy powietrze. Tak, żeby to, wiecie, żeby to tak dosyć hermetycznie zapakować. Żeby jak najmniej miejsca zabierało w puszce. Chciałbym teraz to wszystko wepchnąć. Jest! Siedzi wszystko. Teraz jeszcze trochę nam miejsca zostało. Dlatego też umieścimy zapałki sztormowe, tą gigantyczną, może niekoniecznie, ale te mniejsze, owszem, troszeczkę są przy duże. Dlatego je obetniemy delikatnie. Ciach. I ciach. Ups. I z drugiej strony wsadzimy. I hops. No. Włożymy jeszcze trytytki. Te gwoździe i ten drut. Żeby coś przymocować. Trytytki odwrotnie zapinam. Jeżeli normalnie trytytka zapina się w ten sposób, bądź opaskę zaciskało, jak to woli mówić, to my odwrotnie wciskamy. Także można je potem jeszcze otworzyć, nie? I ciach. Do ewentualnej budowy schronienia się przyda. No i jeszcze jedną damy tak, żeby było do kolekcji. Może nie tyle co do kolekcji, a do montażu, nie? Załączenie gałęzi, czy chociażby tam, nie wiem, czegokolwiek innego. Mam nadzieję, że ja tutaj będę ostrożny. Nie pochratam się za bardzo, zszywać się ją nie będę musiał. Dlatego to będzie chyba już wszystko. Nie domknę tego jeszcze, tylko wypuszczę powietrze. Teraz zamknę i umieszczam to nad sztormówkami. Powinienem to umieścić, dlatego że to jest akurat najmniej potrzebne, a rozpalenie ognia może być przydatne bardziej. I w przypadku, kiedy zmarzniemy mocno, po prostu możemy nie dać rady wyciągnąć tego spod warstwy folii. Czemu ty nie wchodzisz? Dobra, to już troszeczkę poprawimy. Dobra, obie zapałki w środku. Także puszeczka zamknięta jest już. No i mam nadzieję, że teraz powinna taka puszka może komuś ratować życie. Nie to co ta, dlatego że tą trzeba poskładać z powrotem i może ulepszyć. Możemy też sprawdzić w kolejnym filmie, ile będzie się palić ta zapałka. Także jeżeli chcecie, to sobie ją sprawdzimy, nie? To było na tyle w tym filmie. Napiszcie, czy film był pomocny, czy taka puszka jest przydatna. Możesz napisać też, co by się przydało do niej jeszcze umieścić. Także dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.